Od 2009 roku przy ulicy Lipowej w Lesznie działa Dom Dziecka Caritas imienia Świętej Rodziny. Placówka może przyjąć 14 dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodziny biologicznej. Są tam zarówno kilkuletnie maluchy, jak i nastolatkowie. Opiekunowie robią wszystko, by czuły się tutaj dobrze, by niczego im nie brakowało. Ale wszyscy, dyrekcja, wychowawcy i dzieci mają jedno marzenie. Chcą, by Dom Dziecka miał nową siedzibę. Plan jest taki, by z budynku przy ulicy Lipowej przenieść się do tego przy ulicy Paderewskiego. Ale na to potrzeba pieniędzy i to niemałych. Koszty remontu to 3,5 miliona złotych. Jest nam trochę ciasno, nie ukrywam. Dom jak zaczynał swoją pracę, to trafiły tu pierwsze dzieci w wieku takim nastoletnim, które już były w tym okresie wybiegania, wykrzykania, a teraz w tej chwili mamy dzieci małe, które są na takim etapie rozwoju, że po prostu potrzebują przestrzeni. Tak? O każdej porze roku potrzebują przestrzeni. Biegają, skaczą, tak? Głośno się zachowują, przeszkadza to starszym dzieciom. Dlatego bardzo nam zależy, żebyśmy uzyskali dla nich większą przestrzeń. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że warunki, które mają dzieci, są dobre, bo rzeczywiście niczego im tutaj nie brakuje. Ale one marzą, by było im jak w domu. Chcą między innymi dużej kuchni, w której znajdowałby się stół, przy którym mogłyby zasiąść wspólnie z wychowawcami, bo wspólne posiłki zbliżają. Dzieci na co dzień przygotowują posiłki razem z wychowawcami, tak, bo to jest też wymagane w rozwoju dzieci, tak, do przygotowania ich do życia dorosłego. I no dzisiaj jak wszyscy się zjeżdżają, zwłaszcza na weekend, bo też dojeżdżają dzieci, które są nieraz poza placówką, to jest problem. Marzeniem podopiecznych Domu Dziecka jest też ogródek, taki, w którym mogłyby posadzić warzywa, pielęgnować go i cieszyć się z tego, co udało się zebrać. Dziś jest to niemożliwe. O grządkach z warzywami i robatach z kwiatami. No i tam już też są przebłyski piesek, kojec dla pieska, żeby był piesek. Tak, mamy taką jedną, jak ja to mówię, taką naprawdę wielbicielkę zwierząt, która właśnie bardzo jej się marzy, żeby tam był właśnie też wybieg dla pieska. Dziś Dom Dziecka znajduje się w kamienicy przy ulicy Lipowej w pobliżu ruchliwej ulicy. Nie ma tu podwórka, miejsca do zabawy, boiska do gry w piłkę, bo zwyczajnie nie ma na to miejsca. Jest za to przy budynku przy ulicy Paderewskiego. Teren jest na tyle rozległy, że znajdzie się miejsce na zrealizowanie wszystkich marzeń dzieci. Dzieci w normalnych domach to mają zapewnione, wiadomo, przez rodziców, bo to jest normalne, tak? A te dzieci, tak jak już wspomniano na początku, ponieważ są z rodzin dysfunkcyjnych, tam były inne potrzeby, nikt nie zajmował się potrzebami, jak to się tak mówi, z tej wyższej półki, tak? Dlatego to są takie zwykłe dziecięce potrzeby, typu właśnie piaskownica, huśdawka, trampolina do skakania, które się dzisiaj często ogląda w ogródkach przydomowych, nawet takie baseny rozkładane, też się już też często je widzi w ogródkach przydomowych, tak? Dzieci to widzą, marzą o tym. Zmiana lokalizacji Domu Dziecka podjęta została przede wszystkim z myślą o podopiecznych placówki, ale niewątpliwie ułatwi to też pracę wychowawcom. Teraz musimy też się dzielić właśnie, no jak to dzieci, jeden chce zejść do świetlicy, drugi nie chce zejść, a dzieci muszą być pod stałą naszą opieką, tak, wychowawczą. Więc teraz musimy tak jakoś nieraz nieźle manewrować, żeby wszystkich się udało zadowolić. Ale by przeprowadzka była możliwa, jak najszybciej potrzebne są pieniądze, bo budynek przy ulicy Paderewskiego wymaga gruntownego remontu. Ten już trwa. Obecnie przeprowadzana jest termomodernizacja budynku. Koszty remontu oszacowano na 3,5 miliona złotych. Milion złotych przekazała na ten cel Caritas Poznańska, do którego docierają listy z marzeniami dzieci. Każde dziecko wspomniało, w każdym liście było wspomniane o ogrodzie, gdzie mogłyby się dzieci bawić, więc to jest dla nich najważniejsze. Również pokoje, tam jedna dziewczynka właśnie określiła, że chciałaby mieć pokój z dziewczęcymi meblami. I to są takie zwykłe, proste marzenia, trampolina, rower, takie naprawdę proste marzenia, które łatwo jest spełnić. Wspomniany milion złotych stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej. W uzbieraniu reszty pomóc możemy my wszyscy, przekazując 1% podatku. Każdy może pomóc, każdy może dokonać wpłaty, ale też każdy może oddać 1%. Tak naprawdę nic nas to nie kosztuje, no a można pomóc i wesprzeć tą akcję. Zwracam się właśnie w imieniu tej wszystkich pracowników Domu Dziecka o wsparcie nas w remoncie tego naszego nowego domu przy ulicy Paderewskiego. Remont Domu Dziecka wesprzeć można także w formie finansowej, przekazując pieniądze na podane konto.